Witam i zapraszam na kolejny przegląd nowości wydawniczych. Naszą wędrówkę po znakomitej literaturze zaczynamy od powieści Anne Jones pod tytułem Kobieta w białym kimonie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Kobieca. Jest to bardzo udany debiut literacki. Akcja powieści rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Po jednej stronie mamy Amerykę lat współczesnych i bohaterkę Tori Kovacs, córkę byłego żołnierza, która po jego śmierci odkrywa prawdę o dawnej miłości. Postanawia rozwikłać zagadkowy list, odszukać pierwszą miłość ojca. W tym celu postanawia wyruszyć w daleką podróż do odległej Japonii, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym była dla ojca rodzina, żona i ona. Po drugiej stronie oceanu poznajemy młodziutką bohaterkę powieści Naoko Nakamura. Jesteśmy w Japonii roku 1957. Naoko zakochuje się w amerykańskim żołnierzu, wywołując tym stanowczy sprzeciw rodziny, zwłaszcza ojca i babki. Zostaje naznaczona. Musi dokonać wyboru między miłością a rodziną. Powieść porusza bardzo ważny problem. Dotyka tragicznej prawdy historycznej, jaka miała miejsce podczas okupacji Japonii. Bowiem dzieci, które narodziły się w związku z Japonią z Amerykanami, były traktowane przez społeczeństwo japońskie jako hańba, coś niechcianego, gorszego, innego. Matki, jak i dzieci były napiętnowane, wyrzucane z własnych domów. Musiały dokonywać najtrudniejszych z wyborów. W książce znajdujemy dużo japońskich sentencji. Są one uniwersalne i ponadczasowe. Powieść ukazuje obyczaje, tradycje, które dla współczesnego czytelnika wydają się wręcz barbarzyńskie. Akcja książki jest warta, nie przeszkadza w narracji przez skok czasowy. Fabuła jest bardzo emocjonalna i poruszająca. Autorka pisze barwnie, lekko i przyjemnie. Historia składa serce czytelnika, pochłania i nie daje otworzyć książki na półkę. Serdecznie polecam. Naszą podróż przenosimy z Japonii do Dubaju i nowej książki Marcina Margielewskiego pod tytułem Modelki z Dubaju. Jest to już siódma książka tego autora, ale pierwsza z serii pod tytułem Niewolnicy. Autor wiele lat mieszkał i podróżował po Bliskim Wschodzie. To prawdopodobnie doświadczenia, jakie zebrał, zainspirowały go do działalności beletrystycznej. Inspiracją do napisania Modelek z Dubaju była rozmowa z Polką, która spędziła tam kilka lat jako pani do towarzystwa. Bowiem tytuł książki nie odpowiada o modelkach w pełni tego słowa znaczeniu. Modelkami określa się tam prostytutki. Autor zaznacza, i słowo modelka ładnie brzmi dla wyznawców islamu. W prawie jednoznacznie zakazane są kontakty z prostytutkami, lecz spędzenie wieczoru z modelką już nie. W książce poznajemy losy Moniki, która postanawia spróbować swojego szczęścia w Dubaju. Chce sprzedawać swoje ciało, ale zdecydowanie na swoich warunkach i według wcześniej określonego planu. Niestety, bohaterka wpadła we własne sidła, trafiła w ręce handlarzami ludźmi oraz została zmuszona do pracy dla sutenera. Na kartach książki szczerze opowiada czytelnikom o losach swoich i innych kobiet, jak wyglądało ich życie modelek od kuchni. O tym, jak kobiety zostały zmuszone przemocą do sprzedaży swojego ciała. Odbierane są im paszporty, możliwość kontaktu z rodziną, każdego dnia zastraszane i poniżane. Są to wstrząsające opowieści, pełne emocji, przemocy, głęboko poruszające. Lektura uświadamia, że we współczesnym świecie niestety niewolnictwo także istnieje. Książka jest swego rodzaju przestrogą dla młodych kobiet, które chcą spełnić swoje marzenia i wyruszają za pracą w odległe i nieznane miejsca. Bohaterka wyśmienicie opowiada o metodach, wręcz sztuczkach zestawianych na naiwne dziewczyny, które wpadają w piekło prostytucji, z którego praktycznie nie ma ucieczki. Książka napisana jest lekkim, prostym i przejrzystym językiem. Wciąga od pierwszej do ostatniej strony, bardzo szybko się czyta. W czerwcu ukazała się kolejna książka z serii Niewolnicy pod tytułem Koszmar arabskich służących, a już 28 września premiera najnowszej publikacji pod tytułem Dubaj krwią zbudowany. Pozostajemy w klimacie Bliskiego Wschodu i chcę Wam tu zaprezentować kolejną pozycję. Jest to książka pod tytułem Jestem Saudyjką. Świat oczami kobiet z Arabii Saudyjskiej. To zapis 29 wywiadów z kobietami mieszkającymi w Arabii Saudyjskiej. Autorka przez 4 lata mieszkała w Królestwie Saudów, gdzie pracowała i zbierała materiał do swojej książki. Spotykała na swojej drodze przeróżne kobiety, księżniczki, studentki, buntowniczki, saudyjskie aktywistki, migrantki z Pakistanu i Filipin, a także żyjące na pustyni Beduinki. Wszystkie kobiety pochodzą z Arabii Saudyjskiej, są w różnym wieku, mają różny styl życia, inne poglądy i status materialny. Każda z bohaterek opowiada o sobie, o codziennym życiu, edukacji, pracy, obowiązkach, a nawet o postrzeganiu opartego na szariacie prawa saudyjskiego.
Obalają wiele stereotypów, zdradzają swoje intymne myśli oraz szczegóły z codziennego życia. Ich wyznania mogą szokować lub być dość kontrowersyjne w odbiorze. Ze szczerych, pełnych emocji rozmów wyłania się prawdziwy, zupełnie nieznany portret Saudyjki. Mimo to można stwierdzić, iż kobiety ukryte za nikabem nie różnią się wiele od mieszkanek innych krajów. Mają takie same potrzeby, marzenia, pragnienia. Autorka w swojej książce nie tylko daje głos mieszkankom Arabii Saudyjskiej, ale również opisuje, jak wyglądają w tym państwie kwestie dotyczące ochrony zdrowia czy kultury. Całość składa się na interesujący reportaż, prawdziwą, inspirującą i odważną opowieść. Książka wciąga, obala wiele stereotypów, jest prawdziwa, inspirująca, wzbudzająca wiele emocji. Książka zawiera grafiki z wizerunkami każdej z bohaterek. Obrazy są godne uwagi i nadają lekturze lekkości. Z ciekawostek, oryginalny tytuł książki to Queens of the Kingdom – The Women of Saudi Arabia Speak. Szkoda, że w polskim przekładzie usunięto słowo królowa. Ten tytuł jest zupełnie zasłużony dla wszystkich bohaterek książki, bez względu na status majątkowy czy pochodzenie. I już ostatnia pozycja dotycząca arabskiego świata. Fatma, moja arabska teściowa, autorstwa Nadi Hamid. To kolejna książka z cyklu Historie prawdziwe. Poprzednie książki Nadi Hamid to Gorzka pomarańcza, Jarzmo przeszłości i Dzieci szariatu. Autorka w swoich powieściach porusza tematykę kultury arabskiej i związków muzułmańsko-chrześcijańskich. Wiedzę przekazaną w książkach czerpie z własnych doświadczeń oraz doświadczeń osób żyjących w kulturze islamu. Fatma, moja arabska teściowa, to krótka opowieść przedstawiająca życie urodzonej w Libii w latach 40. tytułowej Fatmy. Młoda, piękna dziewczyna dorasta w rodzinie, która jest wierna tradycji i religii. Od wczesnego dzieciństwa przyuczana na pokorną żonę i oddaną matkę. Ta patriarchalna hierarchia przynosi kobiecie wiele zmartwień i cierpienia, a trudna relacja z agresywnym mężem odbija się piętnem na dalszej jej życiu. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ukochany pierworodny syn Muchtar wyjeżdża na studia do Polski. Podczas studiów poznaje Polkę, miłość swojego życia. Gdy wraca do Libii, przedstawia rodzicom chrześcijańską żonę i kilkumiesięczne dziecko. Matka, nie mogąc pogodzić się z wyborem Muchtara, ogarnięta bezwzględną nienawiścią do synowej, postanawia zamienić jej życie w koszmar. Fatma, moja arabska teściowa, to książka posiadająca ogromny ładunek emocjonalny, skłaniający czytelników do przemyśleń. To smutny i jednocześnie poruszający wizerunek muzułmańskiego świata, studium zachowań ludzkich, ślepej wiary i nienawiści człowieka do człowieka. Książka napisana prostym językiem, łatwo i szybko się ją czyta, godna polecenia. W dalszej kolejności prezentacji zapraszam Państwa do zapoznania się z twórczością Andrzeja Grabowskiego. Książka Jestem jak motyl to autobiografia, która okazała się nakładem wydawnictwa Agora, której Andrzej Grabowski, znany polski aktor teatralny, telewizyjny, filmowy i dubbingowy, artysta kabaretowy, piosenkarz, scenarzysta i reżyser, dzieli się z czytelnikami wspomnieniami z życia, a raczej fragmentami z życia. Aktor daje się poznać poprzez pryzmat jego opowieści o rolach teatralnych i filmowych, które grał i nadal gra. Z lektury wysuwa się obraz człowieka i aktora, dla którego rola w świecie według Kiepskich jest jedynie epizodem w karierze. Znacznie więcej czasu aktor poświęca rolom w takich filmach jak Dzień Świra, Pod mocnym aniołem czy Boża Podszewka. Formuła książki zainteresuje zwłaszcza czytelników, którzy mogli poznać Andrzeja Grabowskiego na deskach teatralnych lub znających miejsca jego dzieciństwa czy młodości. Na uwagę zasługuje opis Alvernii, w której dorastał, w konwencjach różnych planów filmowych. Plastyczny, wielowątkowy, pozwalający poznać ówczesne realia. Książkę dobrze się czyta. Jest interesująca, dobrze napisana i bardzo ładnie wydana. Język samej opowieści, poza cytatami, fragmentami spektakli czy wierszy, jest prosty, przejrzysty, czasami gawędziarski, co dodaje książce uroku. Zmieniamy całkowicie klimat i przenosimy się w świat fantastyki. Przedstawiam Państwu najnowszą książkę pana Andrzeja Pilipiuka pod tytułem Czarna Góra. Autor po raz kolejny nie zawiódł czytelników, a mamy już do czynienia z 12 tomem opowiadań. To powrót do przeszłości, która przyniesie odbiorcom sporą dawkę emocji i historii. Czekają nas niewyjaśnione zagadki, tajemnicze choroby i czypta fantastyki, do tego jak zwykle jest klimatycznie i z humorem. Czarna Góra to zbiór 5 opowiadań, w którym poznajemy nowe przygody m.in. Pawła Skurzewskiego, Roberta Storma oraz bohatera znanego z opowiadania Przyjaciele Człowieka Antoniego Knota.
to syn Polaka i Włoszki, zbieg ze szpitala psychiatrycznego oraz posiadacz niezwykłego daru. Opowiadania napisane z rzemieślniczą poprawnością. Zdecydowanie największym pozytywnym zaskoczeniem jest opowiadanie pod tytułem Grom. Autor rzuca nazwę alternatywną wersję historii, której Polska odzyskuje niepodległość na początku XX wieku, kilka lat przed rokiem 1918. W opowiadaniach ujawnia się historyczne wykształcenie i zamiłowanie autora. Całość zawiera masę ciekawostek historycznych, a rzeczywistość przeplata się z fikcją. Mezalians dziejów narodowych ze światem fantastycznym, tudzież historią alternatywną, pochłania uwagę i utrzymuje do ostatnich stron książki. Autor trzyma poziom i w dalszym ciągu jest w stanie zainteresować czytelnika. Pozycja napisana lekkim piórem, warto się z nią zapoznać. Polecam nie tylko fanom literatury fantasy. Na koniec prezentacji przewodnik pod tytułem Gdzie w Polsce na weekend? Przewodnik po niezwykłych i nieznanych miejscach w każdym z 16 województw autorstwa Katarzyny Węgrzyn. Książka Gdzie w Polsce na weekend nie jest typowym przewodnikiem. Nie znajdziemy tu bardzo dokładnych map, szczegółowych opisów i kolorowych szlaków turystycznych. Książka bardziej przypomina informator turystyczny z dokładnymi opisami miejsc i rodzajem atrakcji. Zawiera ceny za bilety i parkingi, podaje odległość od większych miast, a także orientacyjny czas przejścia lub przejazdu. Tekst podzielony jest tematycznie według akcji. Na początku książki autorka umieściła mapki poszczególnych województw, które prezentują rozmieszczenie opisanych miejsc. Zaprezentowane jest tu 16 województw oraz 100 niezwykłych, znanych i nieznanych miejsc w Polsce. To jest Twierdza Srebrna Góra, Kraina Wygasłych Wulkanów, Zamek w Mierowie czy Piramidy Kujawskie. Przewodnik zawiera ikonografię tłumaczącą sposób prezentowania informacji na kolejnych kartach książki. Na końcu każdego rozdziału zamieszczone są odnośniki, to jest atrakcje w okolicy i jeśli masz więcej czasu, w okolicy warto zobaczyć. Pozwala to zwiedzić ciekawe miejsca w bliskiej okolicy danej atrakcji. W książce znajdują się m.in. opisy parków narodowych i rozrywki, ruin zamków, góry, kopalnie, twierdze i jaskinie. Autorka nie ominęła także najładniejszych plaż i klimatycznych miasteczek. Reasumując, jest to ładnie wydany przewodnik turystyczny, który podpowiada, gdzie wybrać się na weekend lub na dłuższy wypoczynek. Przewodnik jest bardzo czytelny, zawiera wiele zdjęć, ciekawostek historycznych oraz praktycznych informacji przydatnych w podróży. To pozycja idealna dla wielbicieli podróży, która z pewnością rozbudzi apetyt na wycieczki po Polsce, a nawet pomoże zaplanować podróż. Książka zadebiutowała wśród bestsellerów Empiku, gdzie zdobyła 5. miejsce. Pozycja godna polecenia. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny przegląd nowości wydawniczych już w październiku. Do usłyszenia.